Rafale, firmy UL, parownik na razie na gotowe grzałki, w zestawie parownik, zapasowa grzałka i tubka. Drip zabezpieczony taką silikonową nakładką. Jeśli chodzi o wymianę grzałki, to standardowo bardzo prosty, odkręcamy dolny kap i mamy dostęp do grzałki. Wkręcamy, wykręcamy. Zalewanie można zalać od dołu. Regulacja przepływu powietrza. Możemy sobie zmniejszyć bądź zwiększyć. Bardzo ciekawie rozwiązana kwestia zalewania likwidu od góry, ponieważ można zalać tymi dwoma otworami. Na jedną rzecz trzeba uważać. Przekręcając dripem w lewo bądź w prawo, zamykamy bądź otwieramy te kanały. Czyli w przypadku, jeśli chcemy zalać od góry, musimy odkręcić jakby drip. Przekręcając go w lewo, wtedy udrażnia nam się przelot likwidu i możemy zalać z butelki. No tu może być problem, że z butelki 20 czy 50 z pipetą może być trochę niewygodnie, więc raczej z klasycznej butelki, takiej standardowej, plastikowej, w jakiej są likwidy, bądź które można kupić, jeśli robimy własne mieszanki. Pamiętając oczywiście później jeśli zalejemy, o przekręceniu dripa maksymalnie w prawo, w celu zamknięcia tych otworów, inaczej ten likwid nam się w momencie, kiedy położymy, go gdzieś nam wyleci. No i w drugą stronę, jeśli chcemy zalać, trzeba koniecznie pamiętać o odkręceniu tego, bo inaczej nam się to wszystko rozleje po parowniku.